Cześć, cześć, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jest dosyć słonecznie. Mam nadzieję, że to... Tak, jest kwestia słońca, dlatego jest taka moja ta twarz. Bo gdybym zasłoniła, to będzie bardziej... Chodziło mi o to, czy po prostu obiektyw jest czysty. Ale wydaje mi się, że jest. Po moich ostatnich vlogach bardzo prosiłyście mnie, żebym właśnie tych vlogów nagrywała więcej. Dlatego jestem, pomimo, że to znaczy nuda. No tak nuda z nudą na pół, bo ja jestem już tutaj tydzień ponad. Mieszkamy sobie, już jest dużo lepiej. Już nie mam takiej załamki, jak miałam na początku, bo było mi ciężko, że zostałam, wiecie, jak gdyby sama tutaj na tym polu i wszystko było na mojej głowie, dokończenie tego wszystkiego plus ogarnięcie tego domu. Pewnie ogarnięcie też byłoby łatwiejsze, gdybym była tutaj, wiecie, jeszcze bez dzieci, a dzieci dodatkowo co chwilę dorzucały mi obowiązków. No i było takie, wiecie, dla mnie trudna sytuacja, z której już jak gdyby wyszłam, troszkę się ogarnęłam. Chałupa jest już prawie rozpakowana, powiem Wam, że duża część. Dzisiaj nawet zaczęłam sobie już rozpakowywać garderobę, bo jak gdyby została mi głównie już garderoba, rzeczy, które będą tylko w garderobie. Tutaj już wszystko, salon, kuchnia jest rozłożona, chłopaków pokoje, ciuchy są poukładane. Wszystko jest porobione, także została właśnie głównie garderoba z sypialnią po prostu, bo tam jest jeszcze dużo rzeczy, czyli już takich moich i Adriana, takich domowych do rozłożenia. Jest słonecznie, z czego się cieszę. U nas w końcu dotarli panowie od Polbruku i od 2 dni tutaj działają, ale na razie robią tarasy i taką tą opaskę dookoła, znaczy nie dookoła całego domu, ale przy domie. A chyba w przyszłym tygodniu zaczną robić tutaj nam wejście do domu, co ja chciałam, żeby było jak gdyby pierwsze zrobione, ze względu na to, że tutaj się nosi strasznie dużo piachu. Siedzę, piję kawkę, z tych szklanek pokazywałam Wam je w ostatnim vlogu, są piękne. Piękne i kawka z nich smakuje super. Pika mi bateria, no i nie wiem, gdzie mam ładowarkę, bo jeszcze tego nie rozpakowałam, żeby naładować baterię. Dzisiaj jest środa przed tym świętem, że jutro jest wolne. Idziemy na 50 do mojego wujka dzisiaj wieczorkiem z chłopakami, a wcześniej jeszcze jadę z nimi do fryzjera. Także jak uda mi się naładować, to naładuję i jeszcze dzisiaj coś pogadam, a jak nie, to już przeskoczymy do kolejnego dnia. Jestem jeszcze teraz, słuchajcie, na etapie, będę wypełniała zaraz zlecenie badania wody, dlatego że my mamy tutaj swoją studnię, swoją wodę. I też dzisiaj jeszcze w gminie byłam podpisać umowę śmieciową właśnie, żeby mieć tutaj kosze, śmietniki, żeby mi je po prostu wywozili. Także na takim etapie ogarniania jestem, zaraz biorę się za wypełnianie tego zlecenia badania, co wcale dla mnie się wydaje zwykłego człowieka nie jest takie proste, ta cała terminologia i tak dalej, no ale coś tam będziemy działać. No to do później. No i cześć, cześć, witamy się po... jakimś czasie, nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz właśnie nagrywałam. Mówiłam Wam, że pika mi bateria i ja dopiero dzisiaj znalazłam ładowarkę. Była w sumie w ogóle na wyciągnięciu ręki, no ale była spakowana w torbie. Ja zapomniałam, że ja do tej torby po prostu spakowałam. Coś tutaj mam. Dzisiaj taka nieogarnięta, domowa, bo siedzimy dzisiaj w domu cały dzień. Alanek ma zdalne nauczanie, dlatego że duża część jego grupy jest po prostu na kwarantannie. On akurat nie jest na kwarantannie, ale przez to ma zdalne nauczanie do końca tygodnia, ale jakby tego było mało, to dzisiaj obudził się z katarem. No, także no i tak siedzi w domu, ale boję się, że to się po prostu przedłuży. Chyba ostatnio Wam mówiłam o tym, że jestem taka nieogarnięta i tych paznokci mi się nie chce robić. Ale udało mi się znaleźć dziewczynę, która bardzo ładnie robi paznokcie i jeszcze zgodziła się przyjechać tutaj do domu i mi zrobić, że wiecie, w obecnej sytuacji nie miałabym jak gdziekolwiek sama pojechać w ogóle, a tym bardziej wyrwać się na paznokcie. No i ona właśnie przyjechała i zrobiła, jak Aleks miał drzemkę, także super. No i taki krótszy niż zwykle i w kwadracie. Chciałam po prostu w kwadracie. Długość jest taka
spoko. Nie są bardzo krótkie, takie po środku po prostu. No dzisiaj w ogóle jest już teraz późno, jak się naładowała ta bateria, znaczy późno, no wiecie, jest godzina, nie wiem, w pół do chyba szóstej. Także siedzimy już w domu, nigdzie nie wychodzimy. Ale mają za to przyjechać do nas moi rodzice. Też jakieś kupić mają, znaczy nie jakieś tylko witaminę C, bo ja dużo daję witaminy C na przeziębienie. No i co, no i tyle. I tyle teraz. Będę dalej ciągnęła tego vloga, być może po prostu jutro, nie wiem, jutro przyjdą mi też plisy tam na okna i najprawdopodobniej będę sama je sobie montowała, także zobaczymy. Dziękuję Wam za wszystkie miłe słowa, za miłe komentarze, za słowa wsparcia. Całuję i pozdrawiam. No i hej, hej. Witamy się w kolejnym dniu. My przyjechaliśmy, byliśmy rano na zakupach. Pokażę Wam może, co kupiliśmy. Przyszły też paczki, przyszły też plisy, przyszła mi też sukienka. W ogóle jaki żywy, taki zielony kolor, no ale jest on teraz modny. Jestem bardzo ciekawa, to jest taka sukienka dzieninowa. Tutaj jest po prostu tak surowo cięta i ona jest taka, rozchodzi się w literkę A. Nie wiem, na święta może, bo taki zielony, ładny, to jest taka trawa po prostu. Zobaczę, jak bym się w ogóle czuła w takim kolorze. Zaryzykowałam, bo był też rzeczywiście mój ukochany beż, ale ja wzięłam właśnie zieloną, żeby coś innego. Tutaj mamy zakupy. Tutaj Liska ze śniadania. Alana sobie wziął bułki do hot doga. Burgery wołowe dzisiaj będziemy robić. Ja lubię w sumie wszelkie postacie serów. Także tutaj coś takiego. Fajna taka kompozycja z awokado. Awokado też wzięłam. Tu Alanek sobie wziął oczywiście kukurydzę. Sałatka jarzynowa. Tu też ja znam ten ser i go lubię, ale Alanek też jest bardzo serowy, powiem Wam. On je po prostu ser, taką bardzo lubi. No wymienialiśmy te. Widzieliśmy nowe. To jest Alanka Frugo. No właśnie bułki do burgera. Tutaj też Alanek sobie wziął olejka. Płatki, to są ich ulubione płatki, które jedzą prawie zawsze na śniadanie. Kiełki rzodkiewki. Tutaj sobie wzięłam kiedyś na obiad, bo bardzo apetycznie wyglądały takie pierogi ruskie z cebulką. Były też z mięsem, ale zawsze boję się brać takie kuchne jakieś z mięsem. No, prawie jest ok ten skład. Bułki po prostu. Jeden makaron, tutaj właśnie to awokado. To awokado bioczęsto je kupuję, ale ono bardzo szybko gnije. Mój ukochany baton Knoppers. Chlebek, jest taki chleb gepard. Amerykańska. Kapie mi z tego grzybka od rekuperacji. Takie babeczki, psi patrol. Wziąłam na zmianę, żeby mieli te mesynki. I tutaj jeszcze jedna wołowa i mięsko wołowe, te burgerki. Także takie oto zakupki. A teraz przejdziemy sobie i ja Wam podłączę kamerkę i pokażę Wam jeszcze, do pepków wpadłam na chwilę. No i dobra, przyniosłam się tutaj. Kupiłam pierwszą ozdobę Pepco, taką świąteczną, piękną, srebrną choinkę, która kosztowała 20 zł. Powiem Wam, że już miałam ochotę kupić więcej rzeczy, bo jest trochę ładnych rzeczy teraz w Pepco. I zawsze mówię tak, niedobre jeszcze jest za wcześnie, ale potem też sobie myślę, dobra, ale teraz jest jeszcze taki dosyć, wiecie, wybór, nie? Bo później już takiego wyboru nie będzie. No to chociaż tylko tą jedną choinkę. Zresztą się powstrzymałam. Wiecie, jak szukałam tego spryskiwacza, mówiłam Wam. Ja go kupiłam już gdzieś indziej, nie wiem, gdzie go właściwie kupiłam. Nie wiem, no gdzieś go kupiłam indziej w każdym razie, ja dzisiaj wchodzę w Pepco, a tam po prostu mamo, zawiążę różne kolory i bardzo dużo w ogóle i no Alanek sobie kupił takie też balony w Pepco. Uważaj na kabel od kamerki. Proszę. Także po prostu już przy okazji sobie kupiłam dodatkowe takie.
Przemiły materiał, słuchajcie, tej bluzy dla Aleksa na 92 za 15 zł. No piękny kolor, do tego są też spodnie, ale nie było w jego rozmiarze. Były jedne ostatnie po 86, bluz było dużo, tylko stwierdziłam, że wezmę tą bluzę, a po prostu gdzieś przy okazji dokupię mu spodnie. No ale jest naprawdę materiał, słuchajcie, jest sztos. To jest ta wersja jakiś na licencji tego Disneya. To jest na pewno 100% bawełna. Mamo, zobacz, smolkie u was. No rzeczywiście, jak dla psa. No dobra, nie będę teraz szukała, ale jest przemiły, bardzo dobry materiał. Alankowi też z tego materiału te bluzy, też z tego Disneya, na 122 za 20 zł taka bluza. Piękny kolor, ja bardzo lubię beżowy kolor. Kto chce kiełbaski, ten rękę do góry. Zobacz, mi się jakąś kupiłam bluzę, podoba ci się taka? Mama, zobacz, kiełbaski. Fajnie, że cię to interesuje. Mężowi, nawet coś kupiłam mężowi. Taką świąteczną koszulkę. M-kę za 15 zł. Kiełbaski! I powiem wam, że no, też taka grubsza ta bawełna, bardzo miła. Alankowi takie majteczki, minionki. Tu już taki troszkę bardziej sztuczny ten materiał. Sobie skarpetki. Bardzo ładne. Czasami szukam i nie ma, a teraz po prostu patrzę, jak sam to biorę. Ja lubię, powiem wam szczerze, krótsze skarpetki. Nawet zimą chyba wolę zakładać krótsze, bo to częściej się założy, bo jak adidasy czy coś, no to... Ja w ogóle byłam też dzisiaj przede wszystkim z Alankiem u lekarza. Pojawił mu się tam taki mały problem i byliśmy właśnie u lekarza, co jeszcze rzeczy z apteki. Dwie siatki zakupów, a tylko trzy naklejki w Biedronce. A no i te spodnie dla Alanka są super w ogóle, zobaczcie. One są już ocieplane na takim misiu bardzo milutkim. I tutaj takie czarne rążkowane z takim tutaj czarnym ściągaczem i takie lampasy po bokach. Ja takie dresy ubiorę na 128. Mówię, że właśnie one, podejrzewam, że się trochę zbiegną w praniu po prostu. Alanek sobie wziął nożyczki, bo twierdzi, że te, które ma, już się mu zepsuły. Także te nożyczki. A i ja sobie dokupiłam jeszcze te ręczniczki, bo po prostu jest mi ich mało. I one teraz już występują w większej ilości kolorów. Jak kupowałam je kiedyś, to były tylko chyba te różowe. A teraz są już też beżowe. Też nad beżowymi myślałam. I beżowe, i właśnie fioletowe jakieś takie, coś takiego. No, także tyle, co chodzi o dzisiejszy poranek. Także jak tylko wstaliśmy, Adrianowi udało się nas zarejestrować do lekarza. Już chyba tak trochę minęło takie te boom, na to, że tak ciężko u tego lekarza się dostać. I właśnie mieliśmy no więcej niż godzinę na to, żeby się właśnie wyszykować, zjeść śniadanie. Ja nie jadłam, tylko chłopaki. I właśnie się zebrać i pojechać do tego lekarza. I właśnie przy okazji zajechałam znowu, to już jest, słuchajcie, drugi raz. Bo mamy teraz co? Czwartek dzisiaj jest. W ogóle jak Alan tak siedzi w domu, wiecie, nie chodzi do przedszkola, to dla mnie jest każdy dzień taki sam. Także nie ma jakiegoś większego znaczenia, czy to poniedziałek, czy wtorek. Pojechałam, jest tutaj, jest w Koszalinie taki sklep, w sumie ja do niego tylko jeżdżę, ale może jeszcze większej ilości sklepów są te buty mrugały. I pojechałam tam w poniedziałek. W ogóle wybrałam sobie taką godzinę, bo pojechałam po 15, czyli w Koszalinie byłam, wiecie, między 15 a 16. Ja w sumie mieszkam przy samym Koszalinie. Także stałam w korkach wszędzie, nawet jak próbowałam, wiecie, widzę, że tu korek. Mówię, a dobra, no znam trochę Koszalin, to pojadę, skręcę sobie tu przejadę. Przejeżdżam, dojeżdżam, a tam po prostu też stoją samochody. Nie tylko ja, tak po prostu pomyślałam, ludzie kombinują jak mogą. I podjeżdżam, słuchajcie, pod ten sklep, gdzie normalnie mi droga stąd do Koszalina zajmuje niecałe 10 minut. Tak tu jechałam pół godziny do tego sklepu. I podjeżdżam, nawet zapłaciłam parking, wypakowałam dzieci, bo było gdzieś tam dalej. Podchodzę, sklep zamknięty. No i napisane, że tam
tym dniu, w którym byłam, i w kolejny dzień będzie chyba zamknięty. No dobra, no to dzisiaj wracając od lekarza, mieliśmy po drodze ten sklep, zajeżdżam i znowu już opłaciłam parking, wysiadam z dzieciakami, podchodzę, a tam wywieszka, że kolejne dwa dni jeszcze zamknięte. A mówię, serio? Także trochę się zdenerwowałam, ale teraz tak właśnie myślałam, że nie wiem, czy jeszcze nie jest jeden sklep taki w Koszalinie, gdzie mogłabym dostać te buty. Może wejdę i sprawdzę, bo jeszcze na pewno albo dzisiaj, albo jutro będę potrzebowała jechać na takie zakupy do Biedronki, będę po prostu coś tam przygotowała dla taty na imieniny, no i muszę po prostu kupić takie potrzebne mi produkty. Także to tyle na teraz. Przyszły też te plisy w ogóle. To wam pokażę, chociaż jest syf. Syf, no bo rozpakowywałam paczkę. Tutaj te balony, a tam leżą sobie te pliski. Będzie mi potrzebne, mam wkrętarkę, ale będzie mi potrzebne wiertło, żeby zrobić dziurki w ramach okna. Powiem wam, że dużo, bo jestem teraz ogólnie cały czas sama. Męża mi zabrali. Musi służyć. Mamo, kolejny balon. I dużo teraz robię sama wszelkich takich robót właśnie domowych. Ale mocno napompowałeś, kurczę, żeby nie pękło. Właśnie nie mogę prawie zawiązać. Proszę, uważaj. No to ja kończę. Muszę to wszystko teraz rozpakować wszędzie, ogarnąć. Do później. A tutaj jeszcze chłopaki pracują, teraz akurat poszli na śniadanie, bo oni tak właśnie około tej godziny mają śniadanie. Polbruk nam kładą, już mamy tutaj położone jak gdyby tą opaskę dookoła domu, dwa tarasy. Tutaj będą właśnie wycinają, będą podchodzić tak tym polbrukiem pod same drzwi i zostanie nam, zaczną już w sumie, tutaj jeden pan kończy, a tam już na przodzie zaczynają, wiecie, takie wejście do domu. Ja mam takie schowane pod dachem wejście do domu, czyli tutaj i schodek w dół i ścieżkę do furtki. Już nie będzie się tak nosiło, bo na razie obecnie bardzo dużo piachu się nosi, szczególnie, że oni też przywożą ten piach właśnie tutaj pod ten polbruk. No, także jeszcze robią to. Pan nam jeszcze ogrodzenie musi kończyć, bo też jeszcze nie mamy przedniej ściany. I muszę iść już do toalety, bo tak już mi się chce siku.